Maciek, to nie pierwsza przerwa w twojej karierze piłkarskiej spowodowana kontuzją. No tak, trochę się tego nazbierało. Ostatnio gdzieś chciałem podliczyć, to myślę, że to idzie w lata, po miesiące na pewno. W tym przypadku co konkretnie? W tym przypadku naderwanie mięśnia, więc taka piłkarska sprawa. Jestem, powiedzmy, gdzieś pod koniec rehabilitacji i leczenia. Czekam jeszcze na, za 2 tygodnie mam kontrolę u naszego doktora, więc da zielone światło, to ruszam. Czyli jest jakaś nadzieja na to, że ujrzymy Cię jeszcze w tej rundzie na murawie? No na pewno, ja zrobię wszystko, żeby jeszcze pomóc chłopakom. Więc mówię, czekam tylko na zgodę, żeby to się wszystko dobrze odbyło i będzie okej. A propos chłopaków, całkiem dobrze sobie poczynają, oględnie mówiąc, w rundzie jesiennej. Tak. Ja nie będę pompował balonika, ale skupiamy się na następnym meczu, więc bardzo dobrze i no oby tak dalej. I myślę, że ta maszyna się długo, długo nie zatrzyma. Element, który najbardziej imponuje u rekordzistów w tej fazie rozgrywek? Produktywność, efektywność? Efektowność po części też, bo tych bramek jest dużo strzelonych. Jeśli chodzi o te stracone, jest do poprawy, ale też bym tą grę obronną i Krzycha dodatkowo gdzieś podkreślił jego pracę, o tak powiem. Zatem zdrowia i do zobaczenia na murawie jeszcze tej jesieni. Do zobaczenia i dziękuję.